Tor wyścigowy rozbił. Uważajcie, żołędzie! Nadjeżdżam! Proszę, proszę, proszę! Daj mi poprowadzić skuter podczas wyścigu! To chyba nie jest najlepszy pomysł, wiesz? Ale przecież już wcześniej prowadziłem go sam! Prawda, dębiaku? Tak, ale to nie był wyścig. Rosie ma rację. Wszyscy będą jechać bardzo szybko. To może być niebezpieczne. Przepraszam. O! Ha! Cześć wszystkim. Jesteście gotowi? Tak! Ja już nie mogę się doczekać. Rosie nie pozwala mi jechać skuterem, więc nie będę się ścigał. Możesz się ścigać. Pożyczę ci moją deskorolkę. Serio? Właź do środka, zaraz ci ją dam. A po drodze trochę potrenuję. Uważajcie! Idealnie, pora poćwiczyć. W drogę! Nie chcę zapalić. Co jest nie tak? Zapomniałem o kluczykach. Bez nich nie ruszę. O, nie mam szans wygrać z Filipem i jego piorunem Szos. Nie poddawaj się. Pamiętaj, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. Dziękuję. Łaha! Patrzcie na mnie! O-o! A to są tylko ćwiczenia! Co będzie na prawdziwym wyścigu? Zejdźcie z drogi! Nadjeżdżam! Uwaga! Musimy coś zrobić, zanim dojdzie do wypadku. Postawmy znaki drogowe i kogoś, kto kierowałby ruchem. Mnie! Ja mogę kierować ruchem. Patrzcie. To świetnie. Chodźcie ze mną. Zrobimy znaki i ustawimy je na torze wyścigowym, żeby było bezpiecznie. Dobrze. Zaraz zobaczymy, jak szybko się jeździ na deskorolce. Droga wolna? Tak. Na razie jest miło. Uwaga, nie za szybko. O, uważać na drogę. O, tylko ostrożnie. Dobrze ci idzie, kiczku. Dzięki. Fajna zabawa. Ale i tak chciałbym, żeby Rosie pozwoliła mi jechać skuterem. Stop! Czerwone oznacza stop. Ale nic nie jedzie. Ostrożność to podstawa. Nie chcemy wypadków. Jestem ptakiem drogowym, więc musisz robić to, co mówię. O! A dzięki, dzióbku. Jedź, masz zielone! W końcu! Bip, bip, bip! Jedź, jedź, jedź! Stać! A, dzięki! Najpierw dzióbek, a teraz ten znak! Stop! Jedź! Zwolnij! Jedź tam! To jedź, to znaczy... Kręć!
znaczy... O nie! Z tymi wszystkimi znakami jest jeszcze bardziej niebezpiecznie. Pasek, skręcik, skoczę! O nie! Nikt nie jest ranny? Chyba nikt. Przepraszam was, to moja wina. Ciągle mówiłam wszystkim, żeby uważali, a potem sama spowodowałam wypadek. Nie obwiniaj się. Bardzo chciałaś, żeby było bezpiecznie. Może trochę za bardzo. Chyba masz rację, Kicku. Musimy pozbyć się tych znaków. O, ale co z moją pracą? Szło mi wyśmienicie, prawda? Bardzo się starałeś, Dzióbku, ale może wymyślimy coś innego? Wiecie, nauczyłem się kilku rzeczy, kiedy jeździłem na deskorolce. Pokazać je wam? No pewnie, pokaż. Tak! Stójcie, wszyscy! Co się stało? Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu i patrzymy, czy nic nie jedzie. Na wszelki wypadek. Dobry pomysł. Chyba jest bezpiecznie. Czy możemy już przejść? Tak. O, uważaj, Olu, dziura przed tobą. A, dziękuję. Mało brakowało. Brawo, Kicku. Chyba wszyscy musimy trochę bardziej uważać. Zwolnijcie, żołędzie! Musicie jechać ostrożnie, kiedy ktoś chce przejść. O, czyli nie mogę już szybko jeździć? Możesz, tylko musisz być ostrożniejszy. Poza tym, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. Jak to? Zofia mi coś takiego powiedziała. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, czy możemy zacząć? Wyścig! Jak myślisz, Kicku? Tak! Pora na wyścig! Dlaczego zeszłaś? Zaraz zacznie się wyścig! Wiem, Kicku, ale to ty powinieneś pojechać skuterem. Ja? Serio? Tak! Znasz się na bezpiecznej jeździe. Myślę, że sobie poradzisz. Super! Dziękuję! Ale wtedy ty nie będziesz się ścigać. Nie opuściłabym wyścigu. Jeżeli pożyczysz mi ochraniacze, pojadę na deskorolce Filipa. Ekstra! Słuchajcie, najszybsze z was wjedzie do labiryntu i wywiesi flagę na maszcie. Hurra! Jesteś gotowy? Na miejsca! Gotowi! Start! Ups, Dzióbek musi stać na poboczu. Tak jest bezpieczny. Dalej, Rosie! Dalej, Kicku! Szybciej, Bruno! Tak ci się tylko wydaje. Brawo, Kicku! Zofia miała rację. Nie musiałem być najszybszy, żeby wygrać. Musiałem tylko bezpiecznie prowadzić. Hurra! Wiesz co? Znalazłem miejsce dla naszych znaków. Patrz! O! Herbatka! Tak! Stop! Zostaw trochę dla mnie! Oj, Kicku!
szczepialski dziubek. O, wejdźcie. Co się dzieje? Wracajcie tu! Za chwilę, kicku. Dziubku! Teraz, szybko! Kicku, co ty robisz? Widziałaś gdzieś mój flet? Zniknął! Jak to? Nie wiem, dlatego cię pytam! Kicku, wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Kicku. Królik gubi swój ulubiony flet. Co w tym śmiesznego? Przepraszam. Idę pobawić się z Olą. Ale kicku. Wszystkie działa rakietowe załadowane. Nadchodzi Jupiter. Uważaj! Przestań! Nie krzycz już! Czemu? Ponieważ tak powiedziałem. To wbrew zasadom huśtać się tak wysoko. Czyim zasadom? Moim zasadom. Okej. Teraz lepiej? O, świetnie. Chyba wstał dziś lewą nogą. O, fajnie cię widzieć. Witaj, Olu. Gdzie jest Rosie? Nie wiem. A wiem. Zagram na moim flecie, a ty zagrasz na swojej piszczałce. Zrobimy duet. Nie, zgubiłem ją. Mogę ci dać mój flet, jeśli chcesz. O, dziękuję. Czujesz się teraz lepiej? Nie, bo posprzeczałem się trochę z Rosie. A teraz nie jest mi z tym dobrze. Uniosłem głos. O, i co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Wiesz, kicku, kiedy ja mam problem, to idę pogadać z dębiakiem. Cześć, Filip. Huśtasz się, jakbyś był małym Filipkiem. Dziubek mówi, że nie wolno mi się mocniej huśtać. Chyba wstał lewą nogą. Którędy poleciał? Tamtędy. Ale nie wchodziłbym mu w drogę na twoje miejscu. Strasznie dziś szczepialski. Chodź, zobaczymy dlaczego. Chodź, Filip. Witam, moja mała. I kicek. Nie ma z tobą dziś Rosie? Nie, dlatego przyszliśmy. Widzisz, kicek ma mały problem. Dębiak, może mógłbyś przestać tak trząść gałęźmi? Machasz cały dzień. Przepraszam, ja... O, po prostu się nie ruszaj. To nie jest takie trudne. Jesteś w końcu drzewem, tak? Tak, oczywiście. Dobrze. Coś z nim dziś nie tak. Tak, słuchaj. Problem kicka miał małą sprzeczkę z Rosie. Właściwie nie taką małą. A teraz chce to wszystko naprawić. Co powinien zrobić? Myślę, że musisz powiedzieć przepraszam. Ale co jeśli ona nadal się gniewa? Dałbym jej specjalny prezent. Mój najcenniejszy liść z samiutkiej góry. Albo możesz jej zagrać melodię na moim fleciku. O, to genialne! Idziemy, Olu! Dzięki za pomoc, dębiaku! Adum, didum, adum, didum, adum, didum, didum. Przestań! O, rety, rety! A co by było, gdybym to ja chodził, tak? I hałasował przez cały dzień? Co wtedy, a? Nie wiem. Wkurzałbym wszystkich, to by było! Nie dałoby się żyć! Przepraszam. Za głośno! Przepraszam. Przepraszam.
Chyba słyszałam tutaj gdzieś dzióbka. Cześć, Rosie. Fajnie cię tu widzieć. Cześć, Olu. Czy widziałaś dzióbka? Ostatnio nie. Ale... O, coś sobie przypomniałam. Kicek ma coś, czym chce się z tobą podzielić. Cześć, Kicek. Cześć, Rosie. Chciałbym, żebyś tego posłuchała. Nie chcemy żadnych fletów. Za głośne. Odłóż to natychmiast. Ale dzióbku. Dzióbku, wracaj. Super, wszystko mi popsuł. Dlaczego, Kicku? Miałem zagrać ci melodię, żeby przeprosić za dziś rano. O, przeprosiny przyjęte. Serio? Oczywiście. Zawsze będziemy przyjaciółmi, Kicku. A teraz chodź. Dowiedzmy się, co takiego dzieje się z naszym dzióbkiem. Przestańcie! To dochodzi z... domku! Przestańcie, mówię! Stopuj! Cisza! W końcu! Dziękuję! Dlaczego wszystkich dziś się czepiasz, dzióbku? To ten hałas! Najpierw te żołędzie wariują, skaczą! Potem Willy się huśta, potem Dębiak macha, a Bruno śpiewa, a Kicyk gra na flecie! Oj, i jeszcze ta jego piszczałka! Jego piszczałka? Tak! Ale dlaczego ją wziąłeś? I dlaczego mówiłeś wszystkim, co mają robić? Ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym muszę... trochę poćwiczyć śpiewanie, a nie jest na to dostatecznie cicho. Myślę, że można by się dogadać, nie czepiając się innych. Ale najpierw musisz oddać Kickowi jego piszczałkę. Przepraszam, że to zabrałem, Kicku. Okej, w porządku. Dobrze. Spotkajmy się na polanie Dębiaka za 10 minut. Nie spóźnijcie się. Dobrze, kochani. Spróbujmy przez dłuższą chwilę zachować ciszę. Poćwiczmy. Trudno nie machać gałęźmi. A po co mamy robić taką ciszę? Nie po co, Dębiaku. Ale dla kogo? Oto on. Dziękuję. Teraz zaśpiewam. Słuchajcie. Mi, 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 mi. La, 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 la. Oho, ile ten chaos jeszcze potrwa? Rety, a może macie takie większe w moim rozmiarze? Teraz Kicek i ja chcielibyśmy zagrać melodię dla przyjaciółki Rosie. O nie! Lepiej zaśpiewajmy wszyscy! Rosie, nie chcę się już z tobą sprzeczać! Ja też tego nie chcę, Kicku. Już nie mogę! Musisz biec trochę szybciej, żeby od niego uciec. Ale Bruno nie biegnie. On idzie. Jasne, że biegnie. Wolno biegnie, ale... On szybko idzie. Wolno biegnie. Szybko idzie. Rosie?